Sekrety Buduaru, w związku z tym w pozytywnych nastrojach. Witają Was Agnieszka Drohomirecka i Monika Niewiadomska. Witamy serdecznie. No cóż, zaczniemy oczywiście od naszej klasycznej, nieprzerwanej sagi, którą jest ostatnimi czasy cera. Dzisiaj powiemy o cerze tłusto-suchej, czyli po prostu o cerze mieszanej. Właściwie my tylko będziemy zadawały pytania, a odpowiadać będzie nasza ekspertka. Witamy Cię, Joasiu. Witam. Joanna Jurczakowska, kosmetolog. Rozmowa dzisiaj będzie o tyle ciekawa, że w garderobie, rozmawiając między sobą, stwierdziliśmy, że obie mamy ten sam problem. Problem cery mieszanej. Joasiu, charakterystyka tej cery. Cera mieszana jest to połączenie dwóch cer. Te, które były omawiane wcześniej, czyli cery suchej i cery tłustej. Mhm. Cera tłusta występuje najczęściej na czole, nos, skrzydełka nosa plus broda i jest określana jako tak zwana strefa T. Zdarza się, że może być odwrócone T, czyli bardziej jest też zatłuszczona, czy bardziej produkuje sebum strefa w okolicach brody. Natomiast cera sucha występuje na skroniach, na policzkach. Oczywiście okolice oczu również mają, są ubogie w gruczoły łojowe, w związku z tym też zaliczane są do partii suchych. I tak wygląda, że tak powiem, definicja cery mieszanej. Połączenie dwóch skrajnie różnych problemów skórnych. Powiedziałaś, Joasiu, że skrajnie różnych, a co z cerą tłustą i normalną, na przykład jeżeli występuje na buzi, czyli nie mamy suchej bardzo, ale też nie jest to cera tłusta. Jest ona też zaliczana do mieszanej i tak najczęściej zdarza się, jeżeli osoby w wieku pokwitania, nastolatki mają skórę tłustą i boki mieszane. I bardzo często złą pielęgnacją, ponieważ sobie diagnozują w taki sposób, że świeci się nosek, są jakieś tam wykwity, zdarzają się, no to używają kosmetyków do skór tłustych, trądzikowych i działają wysuszająco na partie boczne i w związku z tym wtedy doprowadzają właśnie do skóry mieszanej. Natomiast tak się zdarza, że mogą być boki zdiagnozowane jako skóra normalna. Ja mam wrażenie, że cera mieszana w ogóle dominuje z tych wszystkich cer u nas kobiet. Najczęściej, tak. Jest to skóra mieszana i jeżeli osoby wcześniej miały skórę tłustą, to z wiekiem po 20-30 roku życia ona przechodzi w skórę mieszaną. Jest to najczęściej spotykany typ skóry. No właśnie, choć skoro najczęściej spotykany, to powiedz nam, Joasiu, jak pielęgnować tę cerę, tak? Bo ja słyszałam o dwóch co najmniej sposobach, żeby oddzielnie kosmetyki na tłustą, oddzielnie na suchą, albo żeby uniwersalne, więc co tak naprawdę mamy robić? No trzeba znaleźć złoty środek. Oczywiście, jeżeli, tak jak było mówione wcześniej, mamy dwa różne typy, różne potrzeby, różne problemy, i musimy traktować te partie indywidualnie, czyli skórę tłustą w strefie T i tak zwane skrzydełka motyla, bo też tak się zdarza, określane jako skórę suchą. Natomiast co do tych kosmetyków, dwa w jednym, no tutaj zdania są podzielone. Natomiast ja uważam w ten sposób, że dzisiaj kobieta, która jest zabiegana, zapracowana, rano, dzieci, przedszkole, jeżeli ja powiem klientce, że niech pani na strefę T aplikuje produkt A, a na strefę B aplikuje, znaczy na strefę suchą produkt B, to oczywiście ta klientka, ja wiem, że ona się nie dostosuje do moich, że tak powiem, zaleceń, więc wtedy mówię po prostu, żeby stosowała krem nawilżający o lekkiej konsystencji, bo wiem, że dla niej to będzie komfortowe i wygodne. Natomiast rzeczywiście zalecane byłoby, żeby mieć dwa produkty. Wtedy wieczorem ta pani ma więcej czasu, może na strefę T aplikować krem do skóry tłustej, natomiast boki krem do skóry suchej. Jeżeli chodzi o te produkty dwa w jednym, no to była swojego czasu moda na szampony z odżywką, była moda na mleczka i z tonikiem i oczywiście one się nie sprawdzają. One są fajne, jeżeli chodzi o jakiś wyjazd, wtedy kiedy nie chcę mieć walizki kosmetyków, to wtedy tak, możemy okazjonalnie z takich produktów korzystać. Natomiast w codziennej pielęgnacji nie proponowałabym, bo to są dwa różne problemy i nie rozwiąże tego jeden produkt. No dobrze, wybieramy się na zakupy i na regałach stoi mnóstwo kremów do cery mieszanej. Jakich składników poszukujemy w takich kremach? Czy również ten cynk, który gdzieś tam znalazł się przy cerze tłustej, również musi być przy cerze mieszanej? No tutaj za cynkiem to akurat bym nie była, bo jednak cynk wysuszy nam te partie suche. Jeżeli już stosujemy produkt uniwersalny, jesteśmy za tym produktem uniwersalnym, to starajmy się, żeby to był produkt nawilżający, ponieważ nawilżenie jest potrzebne każdej cerze. I cerze suchej, i cerze tłustej. Tak jak też rozmawiałyśmy wcześniej, nawet skóra tłusta może być odwodniona.
Woda jest potrzebna, czyli kładźmy nacisk na składniki nawilżające. Tutaj już była, że tak powiem, wielokrotnie rozmowa na temat kwasu hialuronowego, który jest wielkim hitem i szukajmy takiego produktu z kwasem hialuronowym nawilżającego. Szczególnie jeżeli jesteśmy około 30 roku życia, ten kwas hialuronowy na pewno będzie dobroczynny dla naszej skóry, nawet jeżeli jest mieszana. No właśnie, bo my kobiety chyba często popełniamy taki błąd, mam cerę tłustą, mam cerę mieszaną, to nie będę jej nawilżać po prostu, bo wydaje nam się, że ona już jest wystarczająco nawilżona przez sebum, tak zwane, prawda? Sebum natłuszcza, nie nawilża, no więc to jest takie błędne myślenie. Nawilżenia nigdy dość dla naszej skóry. Woda zapewnia elastyczność, jędrność skóry. Niezależnie jaka by to była skóra, zawsze może być odwodniona, więc nawilżenie to jest podstawa i nigdy nie rezygnujmy z produktów nawilżających. A co z maseczkami na przykład? Bo też się właśnie zdarzają, tak jak powiedziała Monika, są kosmetyki do stricte cery mieszanej. Czy one naprawdę są do cery mieszanej, czy po prostu znowu to jest jakiś chwyt reklamowy? Znaczy to jest tak uniwersalnie dla wygody klientek. Trochę producenci robią na takiej zasadzie, że wiedzą, że ta klientka nie zaaplikuje dwóch rodzajów maseczek, że to jest bankietówka, na pewno nic nie zaszkodzi. Oprócz tego, że ona, ta maseczka ma składniki, może jakieś tam seboregulujące, na pewno ma inne składniki nawilżające. Jako, tak jak mówię, przed wyjściem maseczka będzie dobroczynna. Natomiast jeżeli mamy odrobinę czasu więcej, to połóżmy sobie dwie maseczki. Jednak bym zalecała, żeby to było podzielone, szczególnie jeżeli są już problemy, czyli jeżeli na przykład pojawiają się wypryski w tej strefie T, no to już sięgajmy po taką maseczkę, która jest do skóry tłustej, albo jest ogromny dyskomfort, uczucie napięcia na skroniach, albo łuszczenie, pojawia się zaczerwienienie. Albo też się zdarza, że skóra mieszana może być skórą naczyniową albo skórą wrażliwą. Wtedy rzeczywiście powinniśmy sięgnąć po maseczkę kojącą właśnie i aplikować ją na tak zwane właśnie skrzydełka motyla. Co do mycia twarzy, bo na pewno nie woda z mydłem. No nie, wody z mydłem nie używamy, na co dzień kobiety się malują, więc woda z mydłem nie rozwiąże problemu. Delikatne emulsje, czyli mleczka, możemy sięgnąć po pianki i żele. I oczywiście tonizujemy, tradycyjnie nie używamy tonika z alkoholem. Wiele kosmetyczek mówiło mi, żeby zamiast ręczników używać tych jednorazowych, papierowych. Rzeczywiście bardzo dobra rada. Dlatego, że ręczniczek, nawet jeżeli mam jakieś małe ręczniczki, w domowej łazience ktoś tam wytrze ręce, coś innego wytrze i to jest takie siedlisko bakterii. Natomiast chusteczka higieniczna, jeżeli jest zawsze pudełko przy umywalce, wycieramy, wyrzucamy, mamy pewność, że nic się nie dzieje i to się sprawdza. Ja polecam, szczególnie młodych ludzi uczę, żeby tak mieli właśnie takie pudełko zawsze przy umywalce, bo bardzo często, jeżeli mają problemy z trądzikiem, to sobie to roznoszą, zakażają, gdzieś tam się, że tak powiem, później ten problem ciągnie. A wystarczy wprowadzić takie pudełko z właśnie żel myjący i pudełko chusteczek higienicznych i bardzo ładnie się problem rozwiązuje, bo się nie zakażają dalej. Pytanie takie, czy cera mieszana ma jakieś plusy? Czy nie możemy też rozpatrywać tematu, że mamy problem taki skóry albo taki, mamy taki czy inny rodzaj, że to jest skóra mniej lub bardziej problematyczna. Bo ktoś, kto ma skórę tłustą, spotkają się dwie osoby. Jedna osoba ma skórę tłustą, druga osoba ma skórę mieszaną. Ty masz lepiej, bo nie masz wyprysków na całej twarzy, tylko w strefie T. Spotkają się znowu inne dwie osoby, ty masz mieszaną, ja mam suchą, to ty masz lepiej, bo nie masz tego dyskomfortu, tego ściągnięcia, które mi towarzyszy przez cały dzień. Więc nie możemy tak mówić, rozpatrywać skóry, że są plusy i minusy. Skóra, która jest najbardziej problematyczna, to jest skóra wrażliwa, alergiczna, bo rzeczywiście jest ogromny dyskomfort i dobranie pielęgnacji jest trudne, a każda skóra może być skórą alergiczną. Wtedy tak, tak nie rozpatrujmy, czy są plusy, czy są minusy, po prostu trzeba to odpowiednio pielęgnować i ta skóra nie będzie nam stwarzać żadnych problemów. Ja teraz zadam moje klasyczne pytanie, co z jedzeniem? Jakich produktów żywieniowych unikać? No to jeżeli są, tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, są faktycznie zmiany bardzo trądzikowe, no to rzeczywiście nie jedzmy czekolady, nie jedzmy pikantnych potraw, to na pewno pomoże, ale czego nie powinniśmy unikać, a może co powinniśmy jeść? 1,5 litra wody wypijać, dużo owoców i dużo warzyw i na pewno skóra mieszana będzie ładna, tak jak każda. Teraz nas po prostu postawiłaś prawie pod murem. Natomiast wracając jeszcze na chwileczkę do tych peelingów, jak często i czy rzeczywiście rozdzielać tą partię normalną czy suchą od tłustej? Znaczy nie, no z peelingiem to się na pewno nie uda. Z maseczką, jeżeli jest to maseczka kremowa, to uda się panią w domu zaaplikować na strefę T maseczkę do cery tłustej, na strefę pozostałą maseczkę do skóry suchej. W peelingu się to nie uda, nie oszukujmy się, nie będziemy się tak bawić i to nie wyjdzie. Wybierzmy peeling drobnoziarnisty z jakimiś granulkami drobnymi i taki peeling wykonujmy raz w tygodniu.
warto się również wybrać czasem do kosmetyczki. I co może kosmetyczka nam zaproponować na taką cerę? Kosmetyczka może dużo zaproponować w zależności od potrzeb skóry, natomiast ważne jest, żeby to była kosmetyczka, która oprócz tego, że dokona właściwej diagnostyki skóry, to będzie umiała rozwiązać problem. Ponieważ zdarza się tak, że kosmetyczki pracują na jakichś produktach danej firmy. Mówimy, że to są modelowe przykłady cer i taka firma kosmetyczna ma produkty detaliczne, produkty zabiegowe do cery suchej, do cery takiej, do cery takiej, do cery takiej. I ta kosmetyczka, jeżeli nie umie połączyć i stworzyć indywidualnego zabiegu dla potrzeb danej klientki w danym czasie, to ją unikajmy. Bo na przykład kosmetyczka zdiagnozuje właściwie skórę. Ma Pani skórę mieszaną. No to dzisiaj zrobimy Pani zabieg dla skóry tłustej, a za 2 tygodnie zabieg dla skóry suchej. Uciekajmy. Zdecydowanie uciekajmy. Ta kosmetyczka musi stworzyć zabieg na miarę naszych potrzeb, czyli jednocześnie, w tym samym czasie, synchronicznie musi wykonać 2 zabiegi na jednej klientce. I to jest wtedy dobra kosmetyczka. Czyli jeżeli, załóżmy, kosmetyczka oceni, że jest zanieczyszczona strefa T, są zaskórniki i wymagane jest zrobienie na przykład oczyszczenia manualnego. No dobrze. Nawilżamy tą skórę, rozluźniamy, podgrzewamy ją przy użyciu wapozonu. No, skóra sucha tego nie toleruje, szczególnie, że skóra sucha, tak jak też było mówione, jest to skóra, która jest płytko unaczyniona i przegrzewanie takiej skóry powoduje, że te naczynka będą jeszcze bardziej aktywne, po prostu wyjdą. I taka kosmetyczka powinna zrobić oczyszczanie tylko i wyłącznie na strefie T, a pozostałą część twarzy zabezpieczyć na przykład tłustym kremem, zrobić okluzję. Albo na przykład na odwrót przychodzimy, ponieważ mamy uczucie napięcia, ściągnięcia na bocznych partiach. Oczywiście wykonujemy zabieg odżywczy, natomiast na strefę T połóżmy inną maseczkę, na przykład na bazie glinki. Taką, która ściągnie, będzie działała dotleniająco, ponieważ zawsze skóra tłusta skarży się na brak dotlenienia. Musi kosmetyczka umieć to połączyć. Wtedy możemy śmiało korzystać z zabiegów takiej pani. Natomiast jakie zabiegi, jeżeli nie mamy, że tak powiem, zaufania i jeszcze nie wiemy, czy ta kosmetyczka poradzi sobie z naszą skórą, to jakie zabiegi możemy wykonać w gabinecie kosmetycznym, jeżeli jesteśmy właścicielkami cery mieszanej? Na pewno wszystkie zabiegi nawilżające, bez problemu, zabiegi na bazie alg mikronizowanych, są to zabiegi, które na pewno nie zaszkodzą, szczególnie alga mikronizowana bardzo ładnie nam obkurczy tutaj pracę gruczołów łojowych, obkurczy pory, a na pewno nie wysuszy bocznych partii. No, tak się zasłuchałam. Ja tak samo. W ten poemat Joasi. Joasiu, jakie możemy mieć, oprócz tego, że mamy 2 cery na buzi, problemy z cerą mieszaną, takie po prostu rzeczy, które się zdarzają raz na jakiś czas i mogą wtedy nas niejako zwalić z nóg? Znaczy, jakie mogą być problemy? To jeżeli mamy tą strefę T, to oczywiście wypryski zdarzają się. Może być tak zwany trądzik dorosłych, jeżeli już jesteśmy kobietą po 30, 40, nawet już 20-latki mogą mieć tak zwany trądzik dorosłych. Natomiast możemy również niewłaściwą pielęgnacją doprowadzić do przesuszenia nadmiernego tych bocznych warstw skóry, partii twarzy i tak jak powiedziałam, te naczynka, które są bardzo kruche w przypadku cery suchej, mogą nam popękać i wtedy mamy taki nieestetyczny problem, defekt po prostu takich pajączków na skórze i to wygląda nieładnie, więc możemy mieć dużo problemów, jeżeli niewłaściwie będziemy pielęgnować taką skórę. Niewłaściwa pielęgnacja, bardzo wielu ludzi nadmiernie opala sobie twarz, bo twierdzą, że tak wyleczą się z trądziku. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej absolutnie opcji. Dlaczego nie wyleczymy? Ponieważ czy to jest, znaczy opalamy twarz, pewnie chodzi o opalanie solaryjne, bo tak najczęściej jest, czyli osoby, które, no bo latem trudno znaleźć tyle dni słonecznych w Polsce, żeby się opalać i wyleczyć sobie ten trądzik, tak jak niektórzy myślą. Więc chodzi o opalanie solaryjne. Zdecydowanie bardzo zła metoda, ponieważ promieniowanie solaryjne wysusza warstwę rogową naskórka, czyli tak naprawdę ją odwadnia. Do gruczołów łojowych dochodzi sygnał, jest sucho, czyli produkujemy, ta produkcja sebum jest wzmożona. Jeżeli jest wzmożona, a my chodzimy jeszcze bardziej na solarium, robi się taka zasada błędnego koła, a organizm wszystko zawsze odbudowuje z nawiązką. To jest tak zwane zjawisko hiperkompensacji, czyli im bardziej jest sucho, tym bardziej produkujemy. W końcu przestajemy chodzić na to solarium i okazuje się, że mamy dużo, na początku jest poprawa i to jest takie budujące dla tych osób, a później się okazuje, że mamy dużo większy problem niż jak zaczęliśmy przygodę z tym solarium na zasadzie nieleczenia trądziku. Solarium to w ogóle w żaden sposób nie leczy trądziku. Trądzik leczy dermatolog. Joasiu, co z kremami, które są tak przez nas wszystkie lubiane, czyli kremami matującymi, zalecanymi pod makijaż na przykład, tak? Czyli
Teraz może zaraz dostanę baty, znaczy, ale jak ja wychodzę rano, po zrobieniu, po umyciu buzi, nakładam ten krem matujący na całą twarz. Czy tak można? Robisz prawie dobrze, tylko nakładaj ten krem na strefę T. Oczywiście tak. Daje to duży komfort, bo ten makijaż jest świeższy przez najbliższe tam parę godzin. Mamy poczucie czystości, świeżości, dobre samopoczucie. Natomiast nie na całą twarz, tylko na tą strefę T. Poświęćmy te 30 sekund więcej i podzielmy jednak wtedy w takich przypadkach, jeżeli zależy nam na tym macie w ciągu dnia, ze względu na pracę zawodową, czy taką po prostu mamy potrzebę, i połóżmy krem matujący na strefę T, natomiast krem nawilżający na boki, nie na całą twarz, bo jednak ten krem przesuszy. Chyba że jest to krem, który jest bardzo bogaty, trzeba przeczytać skład, i jest to krem przeznaczony dla skóry dojrzałej. To te kremy dla skóry dojrzałej mają bogatszy skład i one nie powinny wysuszać. Natomiast to może być tylko i wyłącznie krem na dzień, na noc już bogatsza formuła. Jeszcze jedno takie pytanie, zanim Monika zaatakuje. Bo właśnie, cera taka jak moja, czyli mieszana, 40 rok życia prawie. Oj tam. Kiedy dowiadujemy się o tym, że na przykład krem nam nie służy, tak? Bo czasami używamy kremów i one działają, mija jakiś tam czas i potem nagle się okazuje, że budzimy się ze straszną twarzą. Kiedy zmienić krem? Bo czasami jest tak, że chyba faktycznie ta cera przyzwyczaja się do danego kosmetyku, i ja mam przynajmniej też takie wrażenie, że on w którymś momencie przestaje działać po trzecim miesiącu, po czwartym. Nie, to jest tylko nasze takie złudzenie. Kiedy zmienić krem? Zdarza się tak, że mamy super dobrany produkt, który my wszystkim rekomendujemy, ale służy tylko nam. Bardzo często się tak zdarza, że ja mam taki świetny kremik i moja każda koleżanka powinna ten kremik mieć, ale każda mówi, że jest do niczego. Ale po pewnym czasie też zmieniamy zdanie, że ten krem jednak nie do końca był dobry, ten zachwyt nie był taki słuszny. Dlaczego tak się dzieje? Nie dlatego, że skóra się przyzwyczaja, tylko potrzeby skóry się zmieniają. Ponieważ jeżeli był to krem bogaty w jakieś składniki aktywne, skóra się już tymi składnikami nasyciła, ale ma niedobór innych. I stąd się okazuje, że na przykład skóra robi się szara, źle reaguje, krem się nie wchłania, krem powinien się dobrze wchłaniać. To jest też zasada, jeżeli wybieramy krem. Jeżeli to jest dobry produkt, to nie powinna być zbyt długo pojawić taka warstwa lepka, nieprzyjemna. To wtedy wiemy, że ten produkt jest dla nas nieodpowiedni. I wtedy warto się zastanowić nad zmianą kremu, ale zupełnie wprost przeciwny. Czyli jeżeli tamten był bogaty na przykład witaminę A i E, to weźmy zupełnie inny produkt. Wtedy jest pora na zmianę. No dobrze, a co po godzinach? My kobiety lubimy eksperymentować w kuchni, nawet tworząc naturalne maseczki. To jakich składów, z jakich składników szukać w kuchni, by stworzyć taką maseczkę? Nie wiem, czy w ostatnim odcinku mówiłam o maseczce drożdżowej, czyli na tą strefę T, to możemy maseczkę drożdżową albo tą maseczkę z białka, natomiast tutaj no, boczne warstwy skóry, tutaj warstwy skóry, partie twarzy. Warstwy skóry to są zupełnie inne, nie ma bocznych. Ktoś by mógł to inaczej zrozumieć, to nie wytrzymają maseczki białkowej, zdecydowanie nie. Natomiast to, co możemy sobie zrobić tak w domu i co będzie na pewno bezpieczne, to możemy zalać ciepłą wodą płatki owsiane, poczekać, aż one się wystudzą, i zrobić sobie z nich peeling. To na pewno nam nie zaszkodzi i taką domową metodą możemy zrobić. Natomiast te maseczki jednak polecałabym dzielić, i takich maseczek bardzo ściągających, jak ta białkowa, o której wspominałam, nie proponowałabym położyć na boki twarzy. Mamy jeszcze tylko minutę, więc zapytam o glinki. Co glinki z najlepsza. Najlepsza metoda, i tutaj jeżeli chodzi o cerę mieszaną, to możemy znaleźć glinkę, która jest dobra dla wszystkich, jest to glinka zielona. I wtedy ją możemy sobie nałożyć na całą Możemy położyć, tak. I nic nam się nie stanie. Nic się nie powinno stać, natomiast też pamiętajmy, żeby później nawilżać, tak? Czyli po maseczce, bo maseczki glinkowe są to takie maseczki, które trzeba zmyć, one wysychają. Najlepiej nie dopuszczać do takiego całkowitego wyschnięcia, bo będzie nam bardzo ciężko zmyć i sobie możemy z tym nie poradzić w domu. Więc taką prawie wyschniętą maseczkę zmyć i położyć dużo kremu nawilżającego. Super. No cóż, ja myślałam, że cera mieszana jest najbardziej problematyczna, a Ty mówiłaś, że to jest cera wrażliwa, tak? Zdecydowanie tak, ale każda skóra może być cerą wrażliwą. Czy o tym będziemy rozmawiać za tydzień? Dowiemy się wkrótce. Joasiu, dziękujemy Ci bardzo za to, że odwiedziłaś nasze studio. My teraz zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie odkryjemy tajemnicę, no właśnie, skrzętnie trzymaną przez nas kobiety. W czym tkwi ta nasza kobieca siła? I dlaczego w czerwonym namiocie? I dlaczego w czerwonym namiocie? Zapraszamy na przerwę.